Przyjmuje się powszechnie, że pierwszą nowoczesną konstytucją europejską jest polska konstytucja 3 maja, uchwalona w 1971 roku. Ale nie brak i takich, którzy utrzymują, że pierwszą częścią prawdziwie pierwszej pisanej polskiej konstytucji jest właśnie uchwała Sejmu Radomskiego z 1505 roku. Na całość tak rozumianej pisanej konstytucji składałyby się jeszcze akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, wprowadzającej do przestrzeni życia publicznego zasady tolerancji religijnej oraz artykuły henrykowskie z tego samego roku, niezmiernie istotne dla zrozumienia całej naszej kultury publiczno-prawnej, respektowanej moim zdaniem także i współcześnie. Witam Państwa bardzo serdecznie w tak licznym gronie. Dzisiaj 1 maja, kiedy obchodzimy dziesięciolecie polskiej obecności w Unii Europejskiej. Jest to również święto pracy. Przypadł mi naprawdę wielki zaszczyt przywitać Państwa w imieniu własnym, pana prezesa Biernata, wszystkich sędziów konstytucyjnych i otworzyć, można powiedzieć, już tradycyjne w kontekście 223. rocznicy Konstytucji 3 maja. To nie jest taka długa tradycja, ale na inną nas w tym przypadku nie stać. Tyle mniej więcej liczy lat ta tradycja, ile lat liczy wolna Polska. Święto, które dzisiaj nas tak licznie zebrało, to oczywiście święto, Narodowe Święto 3 maja. Nawiązujemy do tej 223. rocznicy pamiętnej ustawy rządowej, bo taką nazwę nosiła Konstytucja 3 maja. Konstytucja, można powiedzieć, Nowej Rzeczpospolitej, konstytucja, której zadaniem było podsumowanie różnych wysiłków, prac, sporów mających przygotować reformę Rzeczpospolitej, ale skoro miała z dwóch stron dwóch śmiertelnych wrogów, Rusy i Rosję, nie mogła dać historia szansy na to, aby te reformy zaistniały, zapracowały i zapewniły Polakom XIX wiek w wolnym państwie, w państwie budowanym wspólnie z Litwinami. Chociaż wtedy, kiedy pracowaliśmy nad tymi reformami, to nie tylko Polska, można powiedzieć, była chorym człowiekiem Europy. Z własnej winy nie można winić ani Prusaków, ani Rosjan za to, żeśmy degradowali własne państwo w ciągu 150 lat, oddając je na pastwę właśnie tych, którzy jak wilcy porwali owieczkę. Bo Austria była też krajem, można powiedzieć, upadającym w Europie, ale miała tylko jednego wroga, Prusy. Nie miała dwóch naraz, wobec tego uzyskała szansę i wykorzystała ją, jak wiemy, znakomicie, reformując swój system i wchodząc w miarę już jako nowoczesne państwo wiek krytyczny dla budowania współczesnej Europy, wiek XIX. W tę perspektywę wpisuje się też właśnie ta historia dziesięcioletnia, ale tak naprawdę już przeszło 20-letnia wchodzenia Polski do struktur europejskich. Jak wszystko w historii, to było też, jak doskonale wiemy, przecież niepisane Polsce i Polakom. Niektórzy z nas byli przekonani, że należy nam się członkostwo w Unii
jak psu kość, ale to oczywiście nie była prawda. Były państwa, które kierując się swoimi poglądami na Unię i swoimi interesami i przewidywanymi kosztami akcesji, może nie tych dużych państw, które były przyjęte do Unii w 2004 roku, ale Polska na pewno takim państwem, które rodziło obawy, na przykład we Francji, we Włoszech, to dzięki w sumie determinacji Brytyjczyków i Niemców. I jedni i drudzy byli motywowani swoimi, ale także proeuropejskimi interesami. Trudno sobie było wyobrazić akcesję państw, które powstały na gruzach upadku komunizmu bez Polski. I możemy podziękować wszystkim, także tym, którzy sceptyczni byli, jak Francuzi, ale ostatecznie podnieśli rękę za przyjęciem Polski do Unii Europejskiej. I to myśmy wykorzystali tę szansę w pamiętnym referendum i 10 lat temu flaga polska wśród 9 innych jeszcze flag unijnych dołączyła do koncertu flag państw unijnych. Myślę, że wszystkim nam udało się te 10 lat jakby wzmocnionej już wolności i suwerenności Polski, w tym przypadku w ramach Unii Europejskiej, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, umocnić także dzisiaj wobec tych problemów, które się pojawiają w Europie. Jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. I ja przygotowałem, okazuje się, że byłem wielkim pesymistą, bo około 40 takich znaczków, gdzie jest właśnie pokazany na tle polskiej flagi ten czas 1989-2014, obchodzimy jednocześnie w tym roku 25-lecie naszej wolności. I jakkolwiek jesteśmy z natury pesymistami, wszystko krytykujemy, co zresztą jest charakterystyczne dla wolnego narodu, to myślę, że każdy z nas, patrząc na swoje życie i na sposób, w jaki funkcjonował, może poczytać te ćwierć wieku za także osobisty sukces. Więc biorąc to wszystko pod uwagę, chciałem jeszcze raz z ogromną radością powitać Państwa. W czasie przerwy będzie, w czasie naszego przyjęcia będzie można wziąć sobie taką właśnie taki znaczek, tylko niestety nie mam aż tylu, ilu jest Państwa, a ułamać tego niestety nie można. Witam serdecznie przybyłych na naszą uroczystość. Zgodnie z dobrą i utrwaloną już tradycją gości z Litwy, pełniącego obowiązki prezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej, pana Dainiusa Žalimasa oraz sędziego tego sądu, pana Gediminasa Mesonisa. Obaj panowie sędziowie, panowie profesorowie są reprezentantami nowego pokolenia sędziów litewskich, tych, którzy praktycznie nie pamiętają czasów sowieckich. Panom sędziom towarzyszy pani Jolanta Apolewicz, która pracuje w sekretariacie prezesa Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej. Witam również, ponieważ akurat tak się składa, że w tym tygodniu gościliśmy delegację sędziów Sądu Najwyższego Państwa Izrael. Dzisiaj nasi koledzy izraelscy mają czas na zwiedzanie Warszawy, ale jest jeden z sześciu sędziów, którzy przybyli z wizytą
do nas pan sędzia Hanan Melcer, którego serdecznie witam. Chyba wszyscy sędziowie izraelscy, którzy byli, mają swoje korzenie na ziemiach Rzeczypospolitej, tej starej Rzeczypospolitej sprzed 1772 roku. I mogę powtórzyć to, co powiedziałem, z absolutnie wewnętrznym przekonaniem, że mając naprzeciw siebie w sali konferencyjnej sędziów izraelskich, czuliśmy się dodatkowo jak wśród swoich, tak samo jak co roku w czasie albo polskiej, albo litewskiej konferencji organizowanej przez nas albo przez sędziów Sądu Konstytucyjnego Litwy. To być może jest ten taki dobry sok Rzeczpospolitej i jej sukcesów. Tutaj chciałbym, ponieważ potem wszystko się popsuło, o jednej rzeczy powiedzieć, która myślę, że ma kapitalne znaczenie dla naszego myślenia o Rzeczpospolitej, także w kontekście naszej obecności w Unii Europejskiej i to, co wspólnie te narody, które tworzyły Rzeczpospolitą, więc Polacy i Litwini, ale również i akurat tak się złożyło, że i my, i Litwini, także Łotysze są w Unii Europejskiej, ale istotna część ziem Rzeczpospolitej, jej aspiracje do Unii Europejskiej są jeszcze odległe. Myślę tutaj oczywiście o Ukrainie. Mieliśmy swój złoty wiek, który świetnie wykorzystaliśmy. Potem niestety stało się inaczej, ale to, ten złoty wiek miał kapitalne znaczenie, bo przełożył się na to, że Polska była przez dziesiątki lat, a pamiętajmy, Unia przecież liczy około 60 lat, czy nieco ponad 60, jeżeli weźmiemy pod uwagę organizację pod nazwą Europejska Wspólnota Węgla i Stali, to znacznie dłużej te reguły obowiązywały w Rzeczpospolitej. To był, można powiedzieć, nasz wkład do idei, wielkich idei europejskich, ten nasz złoty wiek. Było to związane przede wszystkim z tym, że różnice religijne nie rzutowały na życie polityczne i kulturalne, nie naruszały wspólnot towarzyskich, także rodzinnych. Dzieci uczyły się w szkołach, które cieszyły się najlepszą opinią i nie miało znaczenia, do jakiej konfesji ta szkoła należy. Stąd synów protestanckiej szlachty litewskiej spotykamy w Akademii Wileńskiej, założonej przez jezuitów i Akademii cieszącej się wielkim uznaniem całej Rzeczpospolitej. A młodzież katolicka uczęszczała do uczelni braci polskich z ich akademią w Rakowie na czele. Wśród jej studentów spotykamy także licznych przybyszów z Niemiec. Ściągała ich do Polski sława azylu heretyków, jak w XVI i XVII stuleciu nazywani byli w całej Europie Rzeczpospolitą. Rzeczpospolita była azylem heretyków. Stała się ona schronieniem dla wielu przedstawicieli mniejszości wyznaniowych, prześladowanych w innych częściach naszego kontynentu. W Rzeczpospolitej osiedlali się więc niemieccy luteranie i francuscy hugenoci, włoscy antytrynitarze i rosyjscy sekciarze, angielscy kwakrzy i holenderscy anabaptyści, zwani też u nas menonitami, jak również Żydzi wygnani z zachodniej Europy. Nie podlegali oni jakiejkolwiek dyskryminacji ze względów religijnych czy narodowych. Przeciwnie, cieszyli się, że Rzeczpospolita oferowała im rozległy samorząd. Korzystali z przywilejów gospodarczych oraz niemal całkowitej swobody kultu.
Kraków, Lublin słynęły w Europie XVI wieku z druków hebrajskich. To żydowscy właśnie drukarze tutaj w Rzeczpospolitej zapewnili, że mieszkańcy Rzeczpospolitej mieli szybki dostęp do znakomicie wydawanych książek. Nic dziwnego, że poeci hebrajscy wdzięczni za udzielony azyl pisali hymny sławiące tolerancję polską. Dopiero zwycięstwo kontrreformacji w Rzeczypospolitej przyniosło wygnanie braci polskich wskutek wojen szwedzkich znanych w Europie pod nazwą socjan oraz uchwalenie zakazu porzucania katolicyzmu. To się działo mniej więcej 100 lat po słynnym akcie Konfederacji Generalnej Warszawskiej 1573 roku. Te tradycje, mimo różnych wydarzeń, jakie przyniosła kontrreformacja, te mniej więcej stuletnie tradycje, bo oczywiście musimy ten czas liczyć także przed aktem Konfederacji. Konfederacja i jej akt były podsumowaniem dorobku przekonań, że Rzeczpospolita jest krajem wolnych ludzi. To dzisiaj również nas gromadzi. Chciałbym powitać również bardzo serdecznie, bo jest ku temu specjalna okazja, powołanego wczoraj nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gezdorf. Witamy i gratulujemy. Witam również pana małżonka, pani pierwszej prezes, byłego mojego poprzednika na urzędzie prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Witam wszystkich prezesów sądów, wszystkich sędziów, prokuratorów, adwokatów i tych czynnych, i tych już w stanie spoczynku. Witam z osobna każdego z państwa w imieniu własnym i wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak co roku z okazji Świętego Maja, 3 maja, sorry, Trybunał, no dla nas to stało się świętym w tym sensie świętym 3 maja. Trybunał Konstytucyjny gości znamienitą osobistość uczonego, który dzieli się z nami refleksją historyczną, społeczno-polityczną, prawno-konstytucyjną w rocznicę uchwalenia ustawy rządowej. Od kilku lat zapraszamy profesorów z innych państw, którzy właśnie ze względu na charakter Rzeczypospolitej, na to, że była matką, nie zawsze dobrą matką, ale matką, nie wszystkie matki zawsze są dobre, dla bardzo wielu narodów, nie tylko dla Polaków, Litwinów, może gorsza była dla Rusinów, ale dla Żydów, dla Niemców, którzy znacznie bardziej w tych prowincjach, które były częścią Rzeczpospolitej, chwalili sobie porządki polskie niż porządki brandenburskie, ze względu właśnie na obowiązujące u nas prawo, jak również te różnego typu grupy religijne, które osiedlały się w Polsce jako terytorium wolnym dla kacerzy. Więc gościliśmy i kolegów z Niemiec i Ukrainy, którzy przedstawiali swoje stanowisko wobec tej konstytucji Polaków i Litwinów z 3 maja 1791 roku. Dzisiaj mamy i przyjemność, i zaszczyt
gościć pana profesora Moshe Rosmana, historyka izraelskiego, profesora jednego z dwóch najlepszych uniwersytetów izraelskich, Uniwersytetu Bar Ilan, którego bardzo serdecznie witam. Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi Jankiewiczowi, który wsparł moje działania, żeby właśnie, żebyśmy zaprosili profesora, który z perspektywy społeczności i będąc sam Żydem, z perspektywy społeczności żydowskiej i jednocześnie badaczem XVIII wieku, przekaże nam swoje refleksje na ten temat, jak liczne przecież i ważne, choćby z perspektywy Lublina, Wilna czy Krakowa, społeczności żydowskie patrzyły na reformy ustrojowe, dyskusje nad reformą ustroju państwa, które nie chciało upaść, narodu, który nie chciał upaść, który chciał się podnieść, a mu się nie udało. Jak dobrze wiemy z naszej perspektywy, społeczność polskich Żydów patrzyła i z nadzieją, i z przyjaźnią, z przychylnością wobec tych reform. Nie wszystko, czego i słusznie w końcu XVIII wieku domagali się Żydzi Rzeczpospolitej, w Konstytucji się znalazło, czy praktycznie można powiedzieć, nic się nie znalazło, co powinno się znaleźć w czasach już, kiedy pojawiły się systemy, w których Żydzi uzyskali pełnię praw publicznych. A to przecież jakże uzasadnione było roszczenie. Zanim przystąpimy do wykładu pana profesora Rosmana, proszę o zabranie głosu pana prezesa Żalimasa i o przedstawienie nam kilku swoich refleksji, bo jest to również tradycją naszych dorocznych spotkań trzeciomajowych. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowny prezesie Trybunału Konstytucyjnego, dostojny goście świątecznych obchodów. Mam zaszczyt w imieniu Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej witać wszystkich zgromadzonych z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja, który święto dziś obchodzimy wraz z przyjętym później w 1791 roku zaręczeniem wzajemnym obojga narodów, niezmiernie ważnym szczególnie dla Litwy dokumentem. Означало пільно імплементація литовсько-польської концепції Жечпосполітої обоєга народів, в склад якої входили в участь не тільки поляці і литвини, але рівніш українці, білорусини, жиджі, татажі, караїми і інші помніші народовощі. Єстечмі думні з факту, що от року 2007-го Święto Konstytucji 3 maja, Święto Wspólnego Dzieciństwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów jest również oficjalnie obchodzone na Litwie. Ten dzień przypomina nam o naszej tożsamości, o zadaniach, jakie przed stuleciami przyświecały twórcom pierwszej w Europie ustawy zasadniczej, czyli stworzenie współczesnego, wielonarodowego, tolerancyjnego społeczeństwa opartego na zasadach demokracji i egalitaryzmu. Polskę i Litwę łączą nie tylko wspólna historia, ale również wspólne cele strategiczne.
współpraca w ramach organizacji międzynarodowych, szczególnie w NATO i Unii Europejskiej. Również w relacjach dwustronnych potrafimy i chcemy rozmawiać po to, by dojść do porozumienia na wszelkich możliwych płaszczyznach w celu budowania dobrobytu naszych państw i naszych obywateli. GCA w obliczu wspólnych zagrożeń, jak nigdy w okresie współczesnym, strategiczne partnerstwo naszych państw nabiera szczególnego znaczenia. Доброю подвалиною по дне є Конституція 3 мая, яка утвердила універсальне узнання через два панства європейське вартощі демократичні. Позостаюнц верними тим вартощам, пеленгнуєнц є, отбудувались ми своє панство і джість можемо бачити в пришлощ. Вже діставаєнцем чим спільним загроженням. Те вартощі саживе рівняш обєцнє, утвердзоння в постановленнях наших спільчесних конституцій. Веже іж конституція, чечего має, назавше позостання срудлем натхнення для наших народів і наших сондов конституційних. Дякую дуже. Proszę Państwa, jeszcze jedno, za chwilę zaczynamy wykład profesora Rosmana. W emocjach, co zrozumiałe, ale trudne do usprawiedliwienia, ale na co zwrócił mi uwagę niezawodnie pan prezes Biernat, nie przywitałem ekscelencję naszego sąsiada, arcybiskupa Celestino Migliore. Witam serdecznie. Witam również Naczelnego Rabina Rzeczypospolitej, pana Michaela Schulzricha. I zapewne kogoś jeszcze nie przywitałem. Kogo? Ale dobrze, to witam. Proszę bardzo, ja mam wszystko napisane, ale potem... Witam panią prezes Sądu Najwyższego, Teresę Flemming-Kuleszę. Witam wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana profesora Marka Zirksadowskiego. Witam wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa, panią Małgorzatę Niezgódka-Medek. Witam zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Ryszarda Czerniawskiego. Zastępcę prokuratora generalnego pana Roberta Hernanda. I to chyba wszystko. Oddaję głos panie profesorze. Szanowni Państwo, dziś jest 1, nie 3 maja. Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność prezesowi Andrzejowi Rzeplickiemu oraz Trybunałowi Konstytucyjnemu za wyróżnienie mnie tym wyjątkowym zaszczytem i jednocześnie za uszanowanie mojego obowiązku przestrzegania szabatu. Okazywanie szacunku wobec świętowania szabatu i wobec innych żydowskich praktyk jest właściwie stałą polską tradycją. Gdy 300 lat temu żydowski faktor Moshe Fortes pisał list do swojej patronki Elżbiety Sieniawskiej, jednej z najpotężniejszych osób w XVIII-wiecznej Polsce, a pisał go w piątek 21 marca 1721 roku. Nieprzypadkowo zawał w nagłówku również godzinę 15. Fortes pisał w nim bowiem:
Serdecznie żałuję, że rozkazu jasnej oświeconej nie mogą dziś czynić za dosyć, bo do szabaszu tylko mam 3 godziny. Z formy listu możemy wnosić, że Fortis spodziewa się, iż Sieniawska zrozumie i zaakceptuje obowiązki natury religijnej, traktując je jako naturalną kolej rzeczy. To drobny przykład z 2 polsko-żydowskich dziejów, które są ich pełne. Dzisiejsza okazja jest kolejnym dodatkiem do tej listy. Zasadniczo wszystkie 3 z klasycznych późno XVIII-wiecznych konstytucji, francuska, amerykańska i polska, miały położyć podstawy prawne pod radykalną transformację starego ustroju w nowy. W praktyce każda z nich okazała się być raczej przejściowa niż przekształcająca, łącząc stare i nowe formy. W konsekwencji, podczas gdy każda reprezentowała olbrzymi krok naprzód w kierunku równości, demokracji i rządów prawa, każda była obciążona sprzecznościami. Francuska konstytucja, pomimo że deklarowała, wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi, to jednak odmówiła praw kobietom. Zachowała niewolnictwo i ustanowiła 2 grupy obywatelstwa. Amerykańska konstytucja, dążąc do zagwarantowania wolności dla wszystkich z nas, narodu, we the people, definiowała jednocześnie afrykańskich niewolników jako mniej niż osoby, pozbawiając ich praw cywilnych i obywatelskich. Polska konstytucja 3 maja 1791 roku była kompromisem pomiędzy sarmatyzmem a oświęceniem, absolutyzmem a demokracją oraz pomiędzy przeszłością a przyszłością. Umacniała monarchię konstytucyjną z trójpodziałem władzy i zasadą większości w Sejmie. Rozciągała prawa wyborcze, obejmując chrześcijańskie mieszczaństwo. Ustanawiała administrację państwową i stała armię, ale pozostawiła również nienaruszoną pańszczyznę. Pozwoliła szlachcie na zachowanie wielu przywilejów. Zamieniła wolną elekcję na monarchię dziedziczną. Ograniczyła liczbę przedstawicieli miast w Sejmie i przyznała im mniej niż pełne prawa wyborcze tamże. Do tej listy anomalii możemy dodać, że polska konstytucja nie poczyniła nawet najmniejszej wzmianki o Żydach. Wziąwszy pod uwagę cel konstytucji, która zasadniczym zadaniem było osadzenie podstaw polskiego państwa na racjonalnych, prawnych podstawach, brak
kompleksowej, przemyślanej polityki wobec Żydów, która by raz dobrze rozwiązała żydowską kwestię, wydaje się osobliwe. Jednak formalność, nieobecność Żydów w tekście konstytucji nie oznacza, że nie odegrali oni roli w jej historii. Jak to często bywało w polskich dziejach, żydowski udział w tym wiekopomnym wydarzeniu historycznym odzwierciedlał zarówno naturę całego przedsięwzięcia, jak i miejsce Żydów w społeczeństwie i kulturze. Niezdolność do wyznaczenia nowej polityki wobec Żydów, pomimo intensywnych wysiłków w to włożonych, była wyrazem większej trudności, jaka stała przed Sejmem. Usiłował on zastąpić stary, nieprawny system zupełnie nowym, opartym na nowych zasadach, z nowymi interesami, obsługiwanym przez nowe instytucje. Jednak dawne grupy interesów i stare instytucje jej reprezentujące okazały się zbyt potężne, by móc je zmienić jednym, nawet olbrzymim, wsiłkiem. W końcu zmiana okazała się bardziej ewolucyjna niż rewolucyjna. Tradycyjny status polskich Żydów, podobnie jak przywileja szlachty, podział na miasta prywatne i królewskie, brak siły politycznej miast, był tak utwierdzony, a sugerowane zmiany tak kontrowersyjne, że nie była wystarczającej podstawy do kompromisu. Każde zaproponowane rozwiązanie odnoszące się do Żydów godziło w interesy przynajmniej jednej ważnej grupy – szlachty, mieszczaństwa lub samych Żydów. W rezultacie nie było rozwiązania. W 1792 roku, po uchwaleniu konstytucji bez rozwiązania kwestii żydowskiej, podjęto próbę opracowania specjalnego prawa określającego status Żydów. Jednak kwestię prawa żydowskiego zgłoszono dopiero na myśle w ostatni dzień obrad Sejmu Wielkiego. Ale polski Sejm nie mógł pospiesznie przeforsować tak kontrowersyjnej ustawy. Ostatecznie Sejm czteroletni zawiesił ją, pozostawiając kwestię żydowską otwartą. Co oznaczało pominięcie Żydów w polskiej konstytucji? Miejscem, w którym rozgrywały się wydarzenia Sejmu czteroletniego, była Warszawa. Była ona wrzącym kotłem z gwałtownymi czasem konfliktami społecznymi, odżywającym życiem ekonomicznym oraz agresywnymi debatami politycznymi tak w Sejmie, jak i na ulicy. Przebywali tam posłowie ze swoimi oficjalnymi i nieoficjalnymi posiedzeniami, klikami i zakulisowymi działaniami.
przedstawiciele różnych grup interesów hałaśliwie domagający się uwagi posłów, bankierzy, nowarysze oraz zamożni, handlujący towarami luksusowymi, kupcy zabiegający o wpływy, prestiż wśród polityków, których potrzeby zaspokajali. Lud Warszawy również usiłujący podnieść swój status polityczny i polepszyć swoją sytuację ekonomiczną. Nie brakło także poszukiwaczy okazji, którzy ściągali do stolicy w nadziei, że w Kurzawie po politycznych zawirowaniach znajdą pracę lub zyskają szansę na otwarcie nowego interesu. Ta ostatnia grupa obejmowała wielu Niemców, trochę Francuzów, Włochów, Greków, Węgrów, Ormian i setki Żydów. Normalnie Żydów obowiązywał zakaz zamieszkania w tym mieście, ale w trakcie obrad Sejmu mieli oni pozwolenie na wstęp i zajmowanie się wszelkiego rodzaju interesami wielkimi i małymi. Drukarze zajmowali szczególnie dobrą pozycję, jeśli chodzi o czerpanie korzyści z Sejmu Wielkiego. Propozycja przedstawiana do rozważenia Sejmowi były liczne, a literatura broszurowa pełniła funkcję społecznego medium tamtego czasu. Wśród propozycji i broszur było wiele takich, które dotyczyły kwestii żydowskiej. Jeden cały tom z sześciotomowej edycji zatytułowany Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego zbiera wiele z nich. Tu napotykamy tytuły takie jak Myśli stosowne do sposobu uformowania Żydów polskich, Usprawiedliwienia, czyli apologia Żydów, Uwagi na projekt w reformie Żydów, Katechizm o Żydów i neofitach i tak dalej, i tak dalej. Na ulicy powszechnie krążyły broszury opowiadające się za Żydami i przeciw nim. Na Sejmie liczne debaty i pisemne wnioski dotyczące Żydów osiągnęły punkt kulminacyjny w momencie wyznaczenia w czerwcu 1790 roku deputacji do rozstrzygnięcia projektu reformy Żydów. Jej obowiązkiem było opracowanie prawa normującego sytuację Żydów, które nowa konstytucja mogłaby uwzględnić. Deputacja nie spełniła swojej misji. Jej propozycja reformy Żydów nie wyszła nawet poza komitet. I nie została przedłożona Sejmowi. Aby zrozumieć, dlaczego tak się stało, należy wziąć pod uwagę zarówno politykę, jak i ideologiczną retorykę sprawy żydowskiej na Sejmie. Niemniej ważne jest uznanie, że zarówno ta polityka, jak i ideologia została w pewnej części
ukształtowane przez 600 lat polsko-żydowskiej historii. Dążenie Sejmu, by zakłócić tę historię, zmieniając tradycyjny status polityczny Żydów, wyzbudziła żywe reakcje nie tylko ze strony Żydów, lecz także tych, którzy mogli zyskać lub stracić na planowanych zmianach. Na przykład pomyśl, że Żydzi mieliby otrzymać prawa miejskie w Warszawie, rozpalił emocje ludności stolicy. Wiosną 1790 roku odbyły się demonstracje przeciw temu, a 16 maja tego roku miał nawet miejsce tumult skierowany przeciwko żydowskim mieszkańcom Warszawy. Truizm polskiej historii, mówiąc z politycznego punktu widzenia, jest stwierdzenie, że szlachta była Rzeczpospolitą. Od połowy XVII wieku dominacją na samą szlachtą zyskiwała grupa 20-30 rodzin magnaci. Posiadali oni rozległe latyfundia składające się z setek wiosek i tuzinów miasteczek oraz miast, nad którymi mieli całkowitą władzę. Magnaci, jak i cała polska szlachta, byli zaangażowani w obronę swojej złotej wolności przed absolutyzmem. W praktyce oznaczało to osłabianie władzy króla. Zapewnili oni sobie własny wzrost gospodarczy i dobrobyt, którego źródłem były między innymi setki miast prywatnych, w większości niewielkich, które stanowiło ponad 70% osadnictwa miejskiego w Rzeczpospolitej. Podatki, opłaty licencyjne i opłaty za dzierżawę, jakie właściciele ziemscy pobierali od swych poddanych, były ich finansową siłą napędową. Aby zapewnić sobie ciągłość tych przychodów, magnaci tworzyli atrakcyjne warunki prawne i handlowe przedsiębiorcom i rzemieślnikom. W ten sposób ociągali handel i rzemiosło od większych miast królewskich, która nie mając reprezentacji w Sejmie ani kontroli nad zasobami, jaką mieli magnaci, nie mogły z nimi konkurować. Większe miasta królewskie jak Kraków, Poznań, Lublin, Lwów, Łódź, Brześć podupadały przez większą część XVIII wieku. W następstwie pierwszego rozboru 1772 roku wielu myślicieli, polityków, a nawet magnatów uważało, że magnacka siła jest słabością Polski. Brak skutecznej władzy króla sprawiał, że krajem nie dało się rządzić podczas gdy położenie, w jakim znajdowały się miasta, uniemożliwiał sprawne z ekonomicznego punktu widzenia funkcjonowanie kraju. Dlatego
kluczowym zagadnieniem politycznym, z jakim musiał zmierzyć się Sejm i która legła u podstaw nowej konstytucji, była, jak wiele władzy w nowym systemie szlachta, a szczególnie magnateria, miałaby oddać z jednej strony królowi i z drugiej mieszczaństwu. To jest właśnie to miejsce, w którym Żydzi mieli odegrać swoją ważną rolę w politycznym dramacie Sejmu. Znaczną część historii Żydów w Polsce określał związek dwóch rodzajów praw, przywilejów i paktów. Przywileje były zazwyczaj nadawane gminom żydowskim przez króla i szlachtę. Te prawa zazwyczaj formułowane po uzgodnieniu z Żydami zakładały, że są oni grupą słabą, mniejszościową, wymagająca ochrony przed różnymi wrogimi siłami. Rzeczywiście, jeśli czyta się przywileje, można zrozumieć, dlaczego Polska była przedstawiana stereotypowo jako paradisus judeorum. Już w pierwszym przywileju nadanym Żydom przez księcia Bolesława Pobożnego w 1264 roku obiecano im ochronę prawną w sprawach kryminalnych, prawo do uczciwego procesu w sprawach cywilnych, prawny zakaz oskarżania Żydów o mordy rytualne oraz ochronę przed przymusową konwersją. Dozwolono im handlować wszystkimi towarami, mogli budować synagogi, tworzyć zorganizowane gminy i bez ograniczeń przestrzegać swych rytuałów religijnych. Uważano, że jeśli pozwoli się żydowskiemu życiu kwitnąć, to królewskie lub panskie interesy dobrze na tym wyjdą. Cele chrześcijańskich władz miejskich kłóciły się z tymi, które przyświecały przywilejodawcom i ich żydowskim beneficjentom. Dlatego przywileje bywały negowane przez pakta, czyli umowy negocjowane pomiędzy chrześcijańskimi władzami miast a lokalnymi gminami żydowskimi. Pakta miały być narzędziem sprawowania zarówno geograficznej, jak i ekonomicznej kontroli nad Żydami. Często ograniczały liczbę Żydów mogących osiedlić się w danym mieście, liczbę domów, które mogli oni posiadać. Wprowadzały również restrykcje dotyczące żydowskiej działalności gospodarczej, zazwyczaj ograniczając zajęcia, produkty i typy handlu, jakimi Żydzi mogli się zajmować. W wielu wypadkach chrześcijańskie mieszczaństwo nie było usatysfakcjonowane paktami i naciskało na króla, aby udzielił miastu przywileju de non tolerandis judeis. Do końca XVIII wieku jakieś 2/3 miast królewskich otrzymało takie przywileje. Przywileje
obiecywały Żydom prawo do życia i zgodzie z własną tradycją i ochroną przed wrogim traktowaniem. Pakta pokazywały, że ludność nieżydowska chciałaby obecność Żydów jak najmniej wpływała na jej życie. Miejscem, w którym Żydzi mieli najlepsze szanse na korzystną dla siebie równowagę między przywilejami i restrykcyjnymi paktami, były prywatne miasta należące do magnatów, w których nadzór właściciela był silny, a magistrat słaby. W efekcie doprowadziło to do małżeństwa z rozsądku pomiędzy magnatami a Żydami, w którym magnaci gwarantowali Żydom rozsądne warunki bytowe, a Żydzi byli sprężyną napędową gospodarki wielu magnackich miast. Na tym tle konstytucyjna debata nad problemem, jak zreformować Żydów, stała się kolejnym frontem politycznej walki pomiędzy szlachtą a mieszczaństwem. W rozgrywkach o władzę polityczną i osłabienie przywilejów szlachty, mieszczaństwo teraz, jako zorganizowana grupa polityczna, nie chciało, by Żydzi zyskali pełne prawa miejskie. Jednocześnie starało się o większą kontrolę nad Żydami zamieszkującymi miasta przez zniesienie autonomicznych instytucji żydowskich i oddzielnych sądów. Z kolei szlachta postrzegała jakąkolwiek zmianę w tradycyjnym statusie Żydów jako atak na swoje własne przywileje i źródła utrzymania. Z pewnością nie miała zamiaru oddawać mieszczaństwu kontroli nad swoimi Żydami. To była ważna część walki o utrzymanie status quo. Najlepszym być może przykładem na to, że sprawa żydowska była przedłużeniem rywalizacji między szlachtą a mieszczaństwem, są zamieszki antyżydowskie i pogrom, jaki nastąpił po nich w Warszawie 16 maja 1790 roku. Jak się wydaje, ten wybuch przemocy przeciwko Żydom wziął się przez cienia klasy drobnych kupców i rzemieślników z Warszawy, że napływ Żydów do stolicy z okazji Sejmu wyprowadził element konkurencji, która podkopiwała ich źródła utrzymania. Fałszywa plotka, że Żydzi zabili krawca, była iskrą, która rozogniła rozgoryczenie drobnych przedsiębiorców i wywołała groźne akty przemocy. Oczywiście 16 maja to Żydów pobito i to żydowskie sklepy zostały zniszczone lub splądrowane. Jednak, jak pokazała analiza profesor Krystyna Zienkowskiej, podczas
ataków na Żydów i trwających zamieszek, ich uczestnicy napadali również na patronów Żydów. To jest szlachtę oraz kontrolowane przez nią instytucja i własność. Antymieszczańska klika Wysemia ze swojej strony użyła tych zamieszek antyżydowskich z 16 maja jako argumentu przeciwko przyznaniu rozszerzonych praw politycznych takim łamiącym prawo i porywczym mieszkańcom miast. Nie było dziełem przypadku, że najważniejszy rzecznik poprawy statusu prawnego Żydów, Mateusz Butrymowicz, był jednocześnie przeciwnikiem udzielania mieszczaństwu przywilejów kosztem szlachty. Tak więc, kwestia żydowska była również kwestią polityczną, dotykającą fundamentów funkcjonowania państwa. Jej takie czy inne rozwiązania byłyby równocześnie wskazówką, kto wygrywa w walce o władzę pomiędzy szlachtą a mieszczaństwem. Była ona również probierzem tego, ile władzy dostałby król. Stanisław August był zainteresowany zarówno osłabieniem kontroli magnatów nad Żydami, jak i tym, by położyć rękę na żydowskich pieniądzach, które mogły pomóc mu sfinansować spłatę jego długów. Poza tym aspektem finansowym, niepowodzenie w rozwiązaniu kwestii żydowskiej miała jednak głębsze znaczenie symboliczne. Oznaczała, że w kształtującym się nowym ustroju politycznym żadnemu z graczy nie udało się wywalczyć jednoznacznego zwycięstwa. Jednakże czytelnik literatury broszurowej czy świadek sejmowych debat nad Żydami nie dostrzegłyby łatwo tego wymiaru polityki władzy. Retoryka dotycząca tej kontrowersji odnosiła się do niej bowiem nie jako do kwestii władzy politycznej, lecz raczej jako kwestii filozofii polityki. Zastanawiano się, czy Żydzi, często nazywani ciężarem kraju, mogą stać się lojalnymi i produktywnymi obywatelami nowej Polski, którą Sejm i Konstytucja chciały stworzyć. Powodem do sformułowania tego pytania było powszechne wówczas przekonanie, że Żydzi nie byli ani lojalni, ani produktywni. To założenie odzwierciedla koncepcja profesora Marcina Wodzińskiego dotycząca czegoś, co może być określona mianem antysemickiego habitusu, to jest kompleksu automatycznych, nieuświadamianych sposobów postrzegania świata. Antysemicki habitus różnił się od swojej średniowiecznej odmiany, która skupiała się na Żydach jako tych, którzy odcięli religijną prawdę chrześcijaństwa. W
jest w świetle religijnie zdeprawowani Żydzi byli wrogami chrześcijaństwa. Ale w okresie nowożytnym antysemicki habitus miał już mało wspólnego z religią. Wyrażał powszechną opinię, że ogólnie rzecz biorąc Żydzi są oszustami, kanciarzami, falszerzami, lichwiarzami, zdrajcami, szmuglerami, unikają płacenia podatków i długów, a ponadto są leniwi i pełni hipokryzji. Uzależniali chłopów od alkoholu i byli przyczyną ich zubożenia. Nic nie produkując, zubożali dodatkowo Polskę przez eksport jej dóbr. Oddzielali się od społeczeństwa za pomocą języka, stroju i zwyczajów rytualnych. Ich autonomiczne instytucje stanowiły państwo w państwie. Pytania, czy tacy socjopaci mogą stać się lojalnymi i produktywnymi obywatelami, doczekało się w okresie debaty wiodącej do Konstytucji 3 maja trzech odpowiedzi. Myślę, że można jej scharakteryzować jako nie, być może i tak. Nie. Żydzi nigdy nie staną się uczciwymi obywatelami. Autor jednej z broszur, Krzysztof Hilijewski, zasugerował, że pożądaną reformą nie może być udzielenie Żydom praw, bo te pozwoliłyby im więcej kraść. Reforma powinna raczej pozwolić na podniesienie żydowskich podatków i zwiększenie środków kontroli zachowania Żydów, tak by móc bronić polskie społeczeństwo przed żydowską szkodliwością. Być może jeśli Żydzi się zreformują, mają potencjał, by stać się dobrymi obywatelami. Wielu żądało kulturowej konwersji Żydów. Uważano, że powinni oni wyglądać i zachowywać się jak Polacy chrześcijanie. Jak wyraził to jeden z anonimowych autorów, Chavez, kosier i głupstwa można dyspensować, wsiak nie pierwsza próżniaków nauczyć pracować. Znieść se posty nauki, niech równa jadają, niech golą brody wszyscy, niech polski strój mają. Ten wstęp obyczajności wiele złego zwróci i ze szkodliwych mieszkańców w dobrych nam obróci. Trzecim stanowiskiem było tak. Żydzi staną się dobrymi obywatelami, kiedy będziemy ich odpowiednio traktować. Jak wyraził to inny anonimowy autor, Żyd jest człowiekiem. Oraz
dziesięcioro Bożego przykazania równie u Żydów jest rzeczą świętą, jak u nas. Jeśli polityka rządu wobec nich uległaby zmianie i jeśli otrzymaliby prawa miejskie, a rabinów pozbawione by władzy sądownicze, prawodawcze i karne, Żydzi mogliby się stać prawymi obywatelami. Te trzy stanowiska miały swoje odpowiedniki w debatach nad statusem Żydów w Anglii, Francji, w krajach niemieckich i wszędzie, gdzie oświeceniowa retoryka skupiała się na kwestii żydowskiej. Polskie opinie dotyczące tego, co należy zrobić z Żydami, odzwierciedlały również wpływ propozycji reform autorstwa kilku akulturowanych, oświeconych Żydów, jak Jacques Kalmanson i Mendel Leffin, tak zwanych maskilim. Jednak tak jak polityczna walka w sprawie statusu Żydów pomiędzy mieszczaństwem, szlachtą i Żydami nie była czymś nowym, tak samo nie był wcale nowy podział polskiej opinii w kwestii szkodliwości czy potencjalnej pożyteczności Żydów dla Polski. Sięgał on przynajmniej początków XVII stulecia. Prawie 200 lat przed tym, jak deputowani na Sejmie Wielkim zadawali sobie pytanie, czy Żydzi mogą być lojalnymi i produktywnymi obywatelami, ważny filozof Sebastian Petrycy w 1605 roku zastanawiał się, jeśli Żydowie mają być cierpienia w Rzeczpospolitej, do czego Żydowie dobrego w Rzeczpospolitej przydadzą się? Ni do rady, ni do zwady, ni do rządu. Rządzić i sądzić nie umieją, bo się tego nie uczą. Jedno oszukania ludzkiego. Jednak nie tylko negatywny stereotyp nieużyteczności Żydów był już tradycją w XVIII wieku. W całej polsko-żydowskiej historii byli także tacy, którzy byli przekonani, że Żydzi naprawdę wnieśli pozytywny wkład w rozwój kraju. Cała wspomniana wczesna instytucja przywilejów była oparta na założeniu, że jeśli Żydom zapewni się fizyczną ochronę, wolność religijną i ekonomiczną swobodę działania, to postarają się oni o dobrobyt nie tylko dla siebie, ale też dla swoich miast i patronów. Zatem więc debata nad tym, czy Żydzi są dla Polski użyteczni, czy nie, nie była wcale nowa. A obie odpowiedzi na to pytanie miały swoich zdecydowanych zwolenników. Był jednak i nowy element w tej debacie. Kiedyś wszyscy Polacy, jak i Żydzi, zgadzali się, że Żydzi powinny kontynuować średniowieczne instytucje autonomicznej gminy żydowskiej. Do czasu Sejmu Czteroletniego ten polski konsensus mówiący, że żydowskie życie
powinny być prowadzone również w równoległym kontekście politycznym, społecznym i kulturowym, został zakwestionowany. Zniesienie wyznaczników tożsamości żydowskiej było popierane nawet przez kilku postępowych Żydów. Na Sejmie Wielkim jedno z głównych skarg dotyczących Żydów był ich polityczny, społeczny i kulturowy separatyzm. Jednak równie ważne jak to, co krytykujący widzieli, było to, czego nie dostrzegali. Powiedzenie, że Żydzi w Polsce czuli i zachowywali się w znacznym stopniu obco, nie jest tym samym, co powiedzenie, że nie mieli udziału w polskiej kulturze i społeczeństwie. Historia Żydów i konstytucja pokazuje, w jak skomplikowany sposób byli oni częścią polskiego systemu politycznego. Nawet jeśli nie było o nich wzmianki w końcowym dokumencie, nie można ich było zignorować w negocjacjach, która do niego prowadziła. Stanowili ważny czynnik konfliktu politycznego znajdującego się w centrum procesu konstytucyjnego. Co więcej, zaciekły sprzeciw warszawskiego mieszczaństwa potwierdza, że Żydzi byli również kluczowym graczem ekonomicznym. Jako argument przemawiający za tym, że Żydzi byli polscy, a nie jedynie w Polsce, można przedstawiać nie tylko te obiektywne kryteria, wydaje się, że również ze subiektywnego punktu widzenia Żydzi pomimo kulturowego zdystansowania postrzegali samych siebie jako część polskiego systemu polityczno-społecznego. Chętnie pokazywali, jak dawne są ich korzenia na polskiej ziemi, i podkreślali zasadność swoich praw tutaj, bez porzucania swojej żydowskości. Jednym z miejsc, w którym poczucie przynależności do Polski znajdowało swój silny wyraz, był folklor. Zarówno Polacy, jak i Żydzi odnotowali legendarne przekazy o Esterce, która była kochanką w polskiej wersji lub królową w żydowskiej wersji u boku Kazimierza Wielkiego. Co jest jednak uderzające, to podobnych legend politycznych jest w polsko-żydowskiej tradycji znacznie więcej. W istocie legenda o Esterce to tylko jedna z wielu żydowskich opowieści mówiących o decydującym wpływie, jaki Żydzi wywierali na królewskie panowania. Oprócz królowej Esterki pojawia się także Abraham Prochownik, któremu najdawniejszej historii Polski
nie ma gąsy dojść do porozumienia wielkopolscy panowie mieli zaproponować koronę, ale które odmówił, przyczyniając się do wyboru Piasta, założyciela państwa polskiego. Inną postacią jest Saul Wall, która po śmierci Stefana Batorego w roku 1586 w czasie bezkrólewia, jaki nastąpiła po niej, miał być rzekomo obrany regentem, pełniąc swoją funkcję tylko jeden dzień. Miał ustanowić prawa korzystne dla Żydów, rządzić sprawiedliwie nad Polakami i zakończyć ten świetny dzień doprowadzeniem do elekcji Zygmunta III Wazy na króla Rzeczpospolitej. Te wszystkie żydowskie fantazje mówią, nasza słabość jest tylko pozorna. Wywieramy brzemienny w skutki wpływ na kluczowe instytucje w tym kraju. Pomimo wszystkich pozorów, które mówią inaczej, liczymy się. Żydzi chcieli liczyć się w Polsce. O polityce i jej meandrach myśleli w typowo polskich kategoriach. Ci ludzie nie marzyli o wojsku złożonym z zagubionych 10 plemion Izraela mieszkających gdzieś, jak mówiła żydowska tradycja, na południe od Sahara i mających przetoczyć się przez Europę, by zabrać Żydów diasporę do ziemi Izraela. Aby polski Żyd mógł czuć się ważny, jego pozycja musiała być usadniona i uznana konkretnie w polskim kontekście. Niektórzy Żydzi utożsamiały się z Polską również w związku z samą konstytucją. 3 maja 1792 roku, w pierwszą rocznicę konstytucji, w wielu miastach w Polsce odbywała się z tej okazji procesja i uroczystości. Wśród ich uczestników byli również Żydzi, kroczący w pochodzie ze zwojami Tory. Z okazji tejże rocznicy Żydzi Warszawy ofiarowali królowi Stanisławowi Augustowi wiersz ułożony specjalnie na tę okoliczność. Hebrajski wstęp brzmiał w tłumaczeniu tak. Niech śpiewa się głośno dla chwały 3 maja królewskim rządem niech będzie cześć. Dzień ten jest odnowieniem korony uznanego królestwa. Niech będzie ustanowiona ona dla króla i jego potomków na wieki. Pomimo, że konstytucja ich wykluczyła, Żydzi chcieli i potrzebowali podkreślać, że rzeczywiście byli częścią nowej Polski. Byli zdecydowanie żydowscy, lecz także wyraźnie polscy. Patrząc wstecz na polsko-żydowską historię, tak też można scharakteryzować żydowskie doświadczenia w Polsce jako
zdecydowania żydowskie, wyraźnie polskie. Jednakże na Sejmie Czartoletnim nikt, ani chrześcijanin, ani Żyd, nie rozumiał żydowskiego stosunku do Polski w ten sposób. W końcu XVIII wieku, w czasie, kiedy usiłowano opracować konstytucję, która określałaby po raz pierwszy, co to znaczy być Polakiem. I w obliczu trwającej politycznej walki nie było miejsca na hybrydalną żydowską tożsamość. Ufam, że w dzisiejszej Polsce jest. Dziękuję bardzo. To daraba. Chodź to. Niech mi ktoś powie dzisiaj, że historia Konstytucji 3 maja jest zupełna, pełna i wszystko, co zostało opublikowane, daje nam poczucie pełnej wiedzy. Koncert wielkiego uczonego, który przed chwilą słyszeliśmy, pokazuje nam, że daleko nam jeszcze, to jest oczywiście wyzwanie, i dla historyków prawa, i dla historyków i polskich, i litewskich, ale także innych narodów, które mieszkały na terenie Rzeczpospolitej, aby ten okres dalej badać i przybliżyć go nie tylko nam, Polakom, czy Żydom, czy Litwinom, czy Rusinom, ale Europie. I za to bardzo serdecznie chciałem panu profesorowi podziękować, bo to była dla mnie także jako człowieka Uniwersytetu prawdziwa uczta. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom naszej uroczystości trzeciomajowej. Dziękuję bardzo i zapraszam.